Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Firma TP-Link przysłała mi TAPO C500. Kolejna kamerka, outdoorowa tym razem. Można ją obracać w 360 stopniach. Zobaczymy, co ona potrafi. Zainstalujemy sobie ją. I czy ta jakość jest taka wyśmienita, jak tutaj napisali. Także zapraszam na film. No dobra, przede wszystkim sobie rozpakujmy to TAPO, co ono tutaj ma w środku, jak wygląda. Stałem. Świeży sample, taki, który jeszcze nie był przez nikogo odpakowywany, więc myślę, że komplet będzie pełny, niczego nie będzie brakować, nawet śrubki. Powiem wam, że tutaj nie jest wymagany rejestrator, to jest bardzo proste urządzenie, które nagrywa na karcie SD, która jest montowana w tym urządzeniu, ale można sobie te dane też przesyłać na smartfona, na aplikację. Z tego co pamiętam, jest też chmura od TP-Linka, która może wam to magazynować, ale ona chyba płatna była. Także otwieramy i zobaczymy, co jest w zestawie. No i tak, instrukcja. To nas tutaj zbytnio nie interesuje, odkładamy sobie to. To jest bardzo ważne, nie wyrzucajcie tego, broń Boże, bo bez tego będziecie mieli duży problem. Później pokażę, co to jest. Kolejne papiery. Zasilacz. A chyba nawet taki sam zasilacz przy routerku mam. Tak, 12V, 1A. Bardzo standardowy. Tutaj jest sama kamerka. A, myślałem, że ona większa będzie, nie jest taka duża wcale. W sumie nawet bym powiedział, że jest bardzo mała. Ale waży swoje, jest ciężka. Waży swoje. A cóż to oznacza? Że nie jest to zabawka. No, po wadze sądząc, myślę, że jest to konkretny towar. Raczej na zabawkę to nie wygląda. Tak ona się prezentuje w pozycji prawidłowej. Tutaj główka jest cała obracana. Nie chcę za bardzo tym kręcić, żeby czegoś nie zepsuć, bo to powinno samo się obracać. I kamera jest, nawet głośniczek ma, widzę, czyli można też w jakiś sposób dźwięki na nie odtwarzać albo komunikować się. Tutaj mamy kamerkę. Widzę, że dwie duże diody są, tu jest jakaś mniejsza, albo to jest czujnik, może światło jakiś. Podoba mi się. Mogę wam powiedzieć, że mi się podoba. Widać, że jakościowo jest całkiem spoko, jeśli chodzi o tą kamerkę. Tutaj mamy kabelek na zasilanie. Nie wiem, czemu taki jest ten kabelek jeszcze. Spodziewałem się POE, ale nie ma tutaj POE. Mamy takie coś. Myślałem, że będzie standard POE tutaj do tej kamery, ale jednak nie. Uchwycik. No i tutaj paczuszka z kołkami, ze śrubkami. 4 sztuki. No i teraz obiecałem, że wam powiem, do czego jest ta naklejka tutaj. Widzicie? Ona jest bardzo istotna, jeśli byście chcieli tą kamerkę zamontować gdzieś na ścianie. Bez tych dziurek gwarantuję wam, że będzie wam dużo ciężej wywiercić te dziury. A tak sobie tylko naklejkę nakleicie i w tych miejscach wiercicie. Bardzo fajna rzecz. Akurat tutaj przy tym można sobie śrubką zaznaczyć, ale to bardzo ułatwia życie. I lepiej tego nie wyrzucać. Wystarczy naklejkę sobie nakleić i macie połowę roboty zrobioną. Nie musicie się męczyć. Dobra, ja tej kamerki zbytnio nie będę montował, bo w sumie nie mam gdzie, a po drugie to jest sample, który najprawdopodobniej będę musiał zwrócić. A żeby ją zamontować, to wam pokażę, że chyba nawet nie trzeba się zbytnio natrudzić, bo widzę, że tutaj mamy takie coś. To zapewne idzie tak, tu trzeba śrubkę wkręcić i on się montuje w ten sposób, na przykład do ściany. O, tak, tu mamy pudełko, to do tego montujemy na 4 śrubki i ona sobie tam wisi w takiej pozycji jak tutaj. Bardzo fajne rozwiązanie, proste. Trzeba jej oczywiście prąd dostarczyć, żeby ją podłączyć. I tu gdzieś powinno być wejście na kartę pamięci. Tak, tutaj jest wejście na kartę pamięci. Ja sobie to od razu odkręcę, bo
Na pewno będziemy musieli kartę pamięci też włożyć do środka. Czemu na śrubki? Żeby chyba nikt tej karty nie ukradł, jak kamera gdzieś jest. Że ma ktoś do niej dostęp. Musiałby się w śrubokręt zaopatrzyć. Chociaż z tego co pamiętam z innych kamer tej firmy, to ukradzenie karty za dużo nie da, bo ona chyba w razie wykrycia ruchu zdjęcia wysyła nie dość, że na chmurę, można sobie skonfigurować wyśle. To jeszcze na smartfonu na aplikację wysyła. No i tu mamy wejście na kartę pamięci, reset i takie tam bajery. No dobra, trzeba skonfigurować kamerkę, także zaczynamy. Ściągnijmy sobie aplikację Tapo. To jest do wszystkich urządzeń, do wszystkich smart urządzeń Tapo. Musimy ją zainstalować, ale to nie jest ta aplikacja. Jeszcze raz, to jest ta tutaj. TP-Link Tapo. Otwieramy aplikację Tapo. Trzeba będzie się najprawdopodobniej zalogować. Ja mniej więcej pamiętam swój login, hasło. Kiedyś się tutaj rejestrowałem. Tylko to chyba też jest przez jakiś czas tylko aktywne. Miałem tutaj podany jakiś mail taki do spamu. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze jest aktualny. Dobra, logujemy się. No na szczęście udało się zalogować, czyli dobrze pamiętałem hasełko. No tutaj jeszcze widzę, są urządzenia, które testowałem wcześniej. My sobie dodamy kolejne urządzenie, czyli tutaj klikamy plusikiem i szukamy Tapo model C500. Widzę, że C40 jest tutaj z takich podobnych. No i jest C500. Dodajemy, klikamy dalej. To jest kamera odpakowana, więc na pewno poprawi nam miga, że jest dopiero właśnie do konfiguracji. Lecimy dalej. No i za chwilkę powinno nam wykryć urządzenie. No i super, kamera wykryta. Jako że jest to urządzenie IoT, połączę z częstotliwością 2,4 GHz w moim routerku. Zresztą chyba tylko z taką można. Ogólnie jestem zdania, że urządzenia IoT lepiej łączyć z częstotliwością 2,4 GHz, która jest bardziej zakłócana. No bo w końcu to są tylko urządzenia Internet of Things, czyli takie urządzenia typu właśnie jakieś czujniki, kamerki. I one, to że tam jakieś zakłócenia się w sieci pojawiają, na nie nie ma to aż takiego dużego wpływu. No i sobie tutaj możemy kamery nazwać w jakiś sposób. Na przykład kamera balkon. Ikonę, żeby wybrać jakoś. To jest tak naprawdę niepotrzebne mi do niczego. Dobra, niech będzie jakakolwiek ikona. To jest niepotrzebny bajer. Tu można sobie właśnie usługę Tapo Care Cloud wykupić, ale ona jest płatna. I wtedy te wszystkie dane z kamerki będą tak jakby chmurze zbierane. Teraz musimy skonfigurować zapis lokalny, czyli kartę SD włożyć. Karta jest już włożona. No i odpalamy kamerę, klikamy teraz na nią. Witaj w kamerze Tapo. Początek. 360 stopni może się obracać. Ma nawet funkcję śledzenia ruchu, czy jak ktoś łazi, to kamera będzie za nim podążać. No, fajne bajer. Naprawdę fajna opcja. Wykrywanie osób w oparciu o sztuczną inteligencję. Inteligentnie identyfikuj ruch osób i wysyłaj powiadomienia. Zmniejszy liczbę fałszywych alarmów. Czyli już sztuczną inteligencję do tego zaprzęgli. No nieźle. Ciekawe, czy to działa tak naprawdę. Konfigurowalny alarm dźwiękowy i świetlny. Czyli kamera zaczyna wyć i świecić, jeżeli ktoś się włamie czy coś. Oglądaj, słuchaj, rozmawiaj. Pytanie, czy to jest outdoorowa kamera na 100%. I teraz tak się zastanawiam. IP65 mamy tutaj i Dust Resistant, czyli odporność na wodę IP65 i odporność na kurz. Ja myślę, że to jest outdoorowa, ale no, jakby jakaś mega ulewa przyszła, to ciekawe, czy by się jej nic nie stało. Warto by się nad tym zastanowić też. Ona mi teraz kartę formatuje. Widzę, tutaj się 2% już pojawiło z formatowania karty. Pewnie za jakiś komunikat się pojawi. A ja sobie zrobię teraz tak. Nagrywanie włączę na chwilkę. Tak, żebyście mieli jakieś sample, które wam wrzucę. Będziecie mogli sobie na sample na przykład przybliżyć liście czy coś, to co tam jest. Żeby zobaczyć, jaką jakość ma ta kamera mniej więcej. No nie mam za bardzo wam co pokazać, bo tu u mnie nic nie ma takiego. Wiadomo, jak to w bloku, mały balkon.
Myślę, że ze światłem ta kamera sobie bardzo fajnie radzi, bo teraz słońce właśnie tutaj jest od tej strony i nie robi się ten obraz zbyt czarny. Jest ok. To jeszcze mam zrobię fotkę jakąś. Jedno zdjęcie wrzucę do opisu filmu, tak żebyście mieli drugie. Dobra, no powiem wam, że ładnie to wygląda. Oj, mojej karty chyba się nie da sformatować. Widzę, jakiś błąd się tutaj pojawia. Może uszkodzona jest po prostu. Włożyłem jakąś kartę pierwszą, lepszą, żeby tylko była. Ale ja sobie zobaczę jeszcze ta kamera, jaką maksymalnie tu rozdzielczość ma. Bardzo mnie to interesuje. Ustawienia zaawansowane. Jakość wideo. O, tutaj mamy. Także widzę, że jest wideo Full HD. Zobaczmy sobie jeszcze ustawienia w tej kamerce, jakie tam są. I to chyba wszystko. Nie będę tutaj wam więcej czasu zajmował. Ja myślę, że to jest to samo, co w kamerze Tapo C100. Praktycznie tutaj dużych różnic nie powinno być, bo to jest prawie to samo, tylko po prostu jest inna obudowa. Ta kamera jest outdoorowa, a ta Tapo C100 jest kamerą do monitoringu mieszkania w środku. Zobaczmy sobie, czy w pamięci nam coś zapisało. Tak, mamy dla was jakieś sample, także później je wrzucę do filma, do opisu. Będziecie sobie mogli pooglądać. Niestety karta SD jest chyba uwalona. Nie chcę mi jej sformatować. No trudno, będę musiał sobie inną kartę poszukać. A reszta tutaj ustawień, no co jest, to jest ta opcja Move, czyli możecie gadać sobie z drugą osobą albo połączenie. Jak kliknę Move, to tylko będziecie mogli mówić do kamery, a druga osoba nawet jak wam odpowie, to tego nie usłyszycie. A przy połączeniu to normalnie dzwonicie i druga osoba może z wami rozmawiać, z tego co pamiętam. Tryb prywatności, jeżeli kamera jest na przykład w jakiejś poczekalni, uruchamiacie tryb prywatności i wtedy ona się automatycznie wyłączy. Alarm, to jakbym to kliknął, zacznie wyć. To głośno. Sąsiedzi się mogą wkurzyć. Odtwarzanie i pamięć, no to przed chwilą tu wchodziłem, to są wszystkie nasze zapisane rzeczy, zarówno w pamięci telefonu, jak i w pamięci kamery, no tylko, że u mnie karta ma jakiś problem, więc tego wam nie pokażę zbytnio. Na dole tutaj macie przechowywanie w chmurze Tapo. Ta chmura jest przez 30 dni niby bezpłatna i ta chmura ma też tutaj jakieś wsparcie sztucznej inteligencji. A tutaj w menu ustawień kamery mamy jeszcze odwracanie obrazu. Jeżeli kamerę odwrotnie zamontujecie, to możecie odwrócić ten obraz. Dioda stanu, można ją wyłączyć, włączyć, żeby kamera nie była widoczna. Wykrywanie i alerty. Jakość wideo, ustawienia zaawansowane. No, jest tutaj, można sobie częstotliwość napięcia sieci elektrycznej dobrać, żeby nie było migania na obrazie. Udostępnij urządzenie, co to jest? Sięcie opcji udostępnij umożliwia zaproszenie domowników do wspólnego zarządzania Tapo. A, czyli możecie komuś jeszcze udostępnić po prostu możliwość sterowania tą kamerką. Nawet automatyczny restart widziałem, że tam był. Dosyć fajna opcja, bo kamera się też może zawiesić czy coś. Warto mieć to włączone. A widzę, że tutaj mi przyszło coś, oprogramowanie, aktualizacja. I wersja sprzętowa 1.0, wersja firmware 1.04. Ciekawe, czy coś tutaj napisali o zmianach w firmware. No tutaj dali support do patrol mode, czyli jakieś patrolowanie przez kamerę. Podejrzewam, że kamera leci najpierw w lewo, później w prawo i patroluje okolice. Tutaj też jest support do takich jakby kwadracików na ekranie, które służą do, no, do takiego wybierania aktywnych stref, chyba, o ile dobrze to rozumiem. Jest jeszcze jakiś playback function, który jest tutaj poprawiony i jakieś mniejsze błędy poprawili. Ja sobie zaktualizuję ją. Ale jeżeli tu coś będzie znaczącego, to dopiero w następnym odcinku to zrobię. Dobra, także dzięki za oglądanie tego. Po samplach dostępnych pod filmikiem możecie zobaczyć, w jakiej jakości to nagrywa. Także no, jeżeli coś tutaj dojdzie nowego do tej kamery, to jeszcze zrobię o tym jakiś filmik. Także do następnego filmu. Cześć.